Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No 104 lata temu w Rosji komuniści doszli do władzy dzięki tej swojej teorii krytycznej teorii klas. Także były klasy bogate i biedne. Na dzisiaj komuniści w Ameryce dochodzą do władzy przez krytyczną teorię ras, czyli rasę białą i rasę czarną. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Oglądasz reklamy? Dziękuję. Piszesz komentarze? Dziękuję. No oczywiście jeszcze bardziej. No teoria, krytyczna teoria klas, krytyczna teoria ras, no ma to do siebie, że 104 lata temu bogaci, dzieci bogatych ludzi zaczęły nienawidzieć siebie. No i w zasadzie budowały komunizm. Dużo, dużo ludzi, którzy budowali komunizm, oni z reguły przestali chodzić na przykład do synagogi, no i jedli szynkę w sobotę na złość. No i na dzień dzisiejszy również w Ameryce biali nienawidzą swojej białej rasy. No i wszystko robią na złość przeciwko swoim przodkom, przeciwko swojej własnej rasie. No ale to jest właśnie te destruktywne komunistyczne podejście. Lewactwo to zawsze szuka postępu, no ale zawsze znajduje naiwnych. No i wykorzystuje, tak jak kiedyś wykorzystywali bogaczy, no to teraz wykorzystują bogaczy do zniszczenia bogatych, to dzisiaj wykorzystują białych do zniszczenia białych. No bo czarni dużo nie uzyskują. To wszystko się odbywa w imię tego, żeby być przy korycie. Ci wszyscy, tak jak Biden. Biden jest w polityce ponad 50 lat. To jest zawodowy polityk. On nawet lemoniady na rogu ulicy nie sprzedawał, kiedy był w szkole. Taka jest amerykańska tradycja. Dzieci często sprzedają lemoniadę tam za parę centów. On nawet czegoś takiego nie prowadził i 50 lat jest w biznesie. Taki Miller czy inne kwaśniewskie, zawodowe, komunistyczne świnie. No i realność dzisiejszej Ameryki to jest taka, że normalność obiecywana przez Joe Bidena nie nadchodzi. Nie będzie normalności w takim normalnym znaczeniu. No i tego jego obiecywanie, no to było totalne. To było jedno wielkie, totalne oszustwo. Widać to na przykładzie tej rocznicy śmierci George'a Floyda. George Floyd, no to zawodowy bandzior, recydywista, kryminalista. Przez 9 minut policjant trzymał nogę na jego barku, no i prosił przez 9 minut, żeby on się poddał, żeby dał się zaaresztować, żeby mogli go zawieźć do lekarza, żeby mogli go zawieźć do więzienia, żeby poszedł na rozprawę i tak dalej, i tak dalej. No bandzior nafaszerowany był amfetaminą, narkotykami, heroiną i tak dalej. Nie zgadzał się na to, no to go trzymali, aż w końcu zasłab, no i po paru godzinach wykorkował w szpitalu. On tam nie umarł na tym asfalcie. 5 minut wcześniej, jak go wsadzili do radiowozu, no to uciekł z tego radiowozu, no bo to kawał chłopa 140 kg, 1,80 m, 1,90 m, także się wyrwał. Nie dał się zaaresztować, tak, dlatego był na tym asfalcie. Pół godziny wcześniej, no to tam się bił z policjantami. 40 minut wcześniej to poszedł do delikatesów prowadzonych przez Hindusa, no i dał mu $20, fałszywe $20. No i od tego wszystko to się właśnie zaczęło. A zanim poszedł z tymi fałszywymi $20, no to wyszedł z samochodu, z którym siedział ze znanym handlarzem narkotyków. Tak, także to nie jest święty, tak jak to komuniści go przedstawiają. To po prostu jest pospolity bandzior. No ale teraz po roku, no to robią z niego świętego. I wprowadzana jest właśnie ta krytyczna teoria ras w wielu stanach. W
Stanach republikańskich, na przykład takich jak na Florydzie, no to gubernator Ron DeSantis, czy w Kristi Noem w północnej Dakocie, no sprzeciwiają się. Normalni ludzie po prostu się sprzeciwiają tej krytycznej teorii ras. No bo o co to chodzi? O to chodzi, że w tej krytycznej teorii ras to wszystko, jeżeli jesteś czarnym, no to po prostu jesteś przegrany, jeżeli jesteś biały, to jesteś wygrany, no i tam nie ma czegoś takiego jak wolnej woli, jak możliwości i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu już zapisane wcześniej. No i Biden w zasadzie miał zjednoczyć Amerykę, ale jednak nie jednoczy do tego, jeżeli dołoży się do tego te oszukańcze środki masowego przekazu, no to powoduje te napięcia społeczne pomiędzy prawicą i lewicą. Oczywiście lewacy no to tłumaczą, że republikanie no to wykorzystują te wszystkie działania lewaków wpychające krytyczną teorię masz do szkół jako ogólną walkę z wojną kultur. No i to pośrednio jest to prawda, no bo w 2022 roku w wyborach międzyprezydenckich, no jednak republikanie i konserwatyści muszą walczyć z tymi lewakami, z tą niszczącą postępowością, no bo to nie jest dobra decyzja, czy dobry kierunek. No, środki masowego to z reguły oszukują, no, ale najgorsze jest to, że ludzie mogą się wyłączyć, że mogą iść na tak zwaną wewnętrzną emigrację i wtedy to jest no, sprawa przegrana. No, założyciele Ameryki, między innymi James Madison, no to właśnie ostrzegał, no ale to każdy normalny rozumie, że problem zaczyna się wtedy, kiedy część obywateli ma jakieś takie impulsy, czy ma jakąś taką pasję na konkretny temat, że w ogóle nie zwraca uwagi na przeciwnika politycznego. No i to jest właśnie, no to jest początek końca, tak? Ludzie przestali, nie starają się nawet słuchać, co druga strona ma do powiedzenia. Jest po prostu wszystko już zaczęło się być na noże. No i to 250 lat temu James Madison i reszta założycieli Ameryki, no to doskonale to rozumiała, dużo się nie zmieniło, ale przez 250 lat jakoś starali się, Ameryka starała się dogadać. Po ostatnich tych zamieszkach, rozrubach, podpaleniach i całych tych strasznych zniszczeniach w różnych miastach Ameryki, no to było bardzo czyste. To było bardzo czyste i widoczne, że w Ameryce coś jest nie tak z tą całą sytuacją pomiędzy rasami. No 12% jest czarnych w Ameryce, no ale niestety powiedzmy 70% bandytyzmu, no to jest zrobione przez czarnych. Także statystyka, Główny Urząd Statystyczny nie kłamie. Jeżeli ktoś się popatrzy na te rzeczy, to może dojść do prawidłowych wniosków, no ale to też część ludzi mówi, że biali i czarni muszą siedzieć w więzieniu jednakowo. Rodzice dzieci, które chodzą do szkół, czy publicznych, czy prywatnych, no to znienacka zobaczyli, że po całej tej sytuacji tego bandyty George'a Floyda, no to zaczęły się pokazywać klasy w ich szkołach na temat
na temat tego rasowego wyszkolenia. Także rady szkolne, powiedzmy, nic nie miały do powiedzenia, rodzice nic nie mieli do powiedzenia i na początku wszyscy rodzice, no to jakoś tak naiwnie podchodzili, no tak, no trzeba porozmawiać o co się dzieje, no ale później to zobaczyli, że to jest polityczna po prostu propaganda, że to jest polityczne po prostu trzepanie mózgów, no i zaczęli się zbierać, no i zaczęli stwarzać opór. Z tego wszystkiego najciekawsze jest to, że w tym bardzo liberalnym, lewackim Nowym Jorku, w szkołach prywatnych, w szkole Dalton i w szkole Grace Church, no to był taki list otwarty właśnie z tej szkoły, gdzie rodzice powiedzieli, że napisali, że do każdej klasy, czy to klasy nauki ścisłe, wciskana jest rasa, jakaś klasa teatralna, no to są przedstawienia na temat jakiegoś kryminalisty, policjanta, który po prostu pokazują go jako kryminalistę. W klasie malowania, no to zaczynają jakieś być tematy, że biała nadrzędność, no i biała wyższość w klasach do malowania, tak? No jest wszystko przerabiane na rozmowa jest zawsze o ściganiu białych, czarnych przez białych. No to jest, ci nauczyciele po prostu nic innego nie robią, tylko po prostu chcą zrobić ten jeden wstyd wśród tych dzieci białych. Nawet na takich, no na ludzki rozum to każdy może się zastanowić, tak? Po roku, po 14 miesiącach straconych tej szkoły, tej nauki, te dzieci nie chodziły do budynków szkolnych, tam uczyły się gdzieś tam z piwnicy, przed kamerą, przed telewizorem i to jest to, co najważniejsze, co w Ameryce nauczyciele proponują, zamiast uczyć angielskiego, zamiast uczyć geografii, matematyki, historii jako takiej, no to po prostu jest jedna wielka propaganda, krytyczna teoria raz. No cała ta krytyczna teoria raz, no to zaczęła się tam jako takie akademickie rozważania, bajdurzenia w sumie na Harvardzie. Harvard, no to jest uczelnia, ona założona była tam jeszcze za kolonii amerykańskich, tam 1640 lata. Jeżeli oglądaliście taki film Love Story, no to właśnie tam to się działo. Ja rok czy dwa lata temu nagrałem filmik no pokazujący tam najróżniejsze miejsca na Harvardzie. W każdym bądź razie jeden z tych lewaków, Derek Bell, no to on właśnie twierdził, jego taka hipoteza była, że rasa, no to określa świadomość. Komuniści kiedyś mówili, że byt określa świadomość, no a teraz przetłumaczyli, przekuli to wszystko na to, że rasa określa świadomość. No i to jest po prostu 100 lat różnicy, a ten sam komunizm, po prostu inne słowo, no i zniszczyli Rosję, teraz starają się zniszczyć Amerykę, no i to miała być taka debata, no a debaty nie ma, są po prostu przymusowe szkolenia. ACLU, czyli ten American Civil Liberty Union, czyli Unia, czy Związek Wolności Obywatelskich Ameryki, zaskarżył dużo tych stanów, które zakazały nauczania tej krytycznej teorii rasy w szkołach. No i lewacy jeszcze mówią, że to jest konserwatywna metoda na kasowanie przeciwnika politycznego. No to już trzeba
naprawdę to jest niezła chucpa polityczna, niezłej bezczelności i perfidia lewaków, że mówią o kasowaniu po tym, jak oni kasują wszystkich na lewo i na prawo. Oni lewactwo książki zaczęło palić w Ameryce, lewactwo zakazuje występowania w koledżach pewnym politykom czy pewnym dziennikarzom. No i oni mają bezczelność mówić, że jest jakaś jest kasowanie przez republikanów. Teraz ostatnio, no to też była ciekawa sytuacja skasowania. Jest takie czasopismo, Żurnal Związku Medycznego Amerykański, Związek Medyczny. No i tam wywalili tego głównego edytora za to, że jakiś inny, pomniejszy edytor napisał coś takiego. Napisał, że w zasadzie w medycynie nie ma rasizmu. No i jeden człowiek napisał na Twitterze, że w medycynie nie ma rasizmu. No to doprowadzili do tego, że skasowali głównego edytora gazety. No to jest po prostu makabra. No ale to dzisiejsze czasy są takie. Facebook do tej pory kasuje wszystkie opinie, że powiedzmy, jeżeli ktoś napisze, że ten wirus uciekł z wojskowego laboratorium w Wuhan, jeżeli nawet napisze, że z cywilnego laboratorium w Wuhan, no to Facebook to totalna cenzura, likwidują to. Amazon zakazuje, po prostu blokuje wszystkie jakiekolwiek książki czy informacje o tym, że jeżeli jakakolwiek książka jest krytyczna na temat transgenderyzmu, no to też automatyczna. Także że kasowanie lewactwa jest jak widać na prawo i lewo. Problem z lewactwem to jest taki, że oni przegrzewają. Lewacy po prostu zawsze przegrzewają, przepychają te wahadło tak strasznie na lewo, że później zaczyna wracać. No i właśnie na to trzeba liczyć. No i to się stanie, że w 2022 te wahadło zacznie wracać do normalnych. Bo całe to dzielenie demokratów społeczeństwa, no to też debilowata polityka dla demokratów. Nie ma demokraci zawsze jakoś starali się być po środku, no i przeciągnęli tą prawicę na środek, a sami demokraci poszli totalnie na lewo. No ale dla społeczeństwa jako takiego, no to nie jest dobre. Ameryka zaczyna stawiać opór. No, stawiać opór właśnie wśród normalnych. Normalni ludzie, a jeszcze tacy istnieją. Biden w zasadzie ignoruje. No ale oni mają w nosie, dlatego że wszyscy ci lewacy, wszyscy ci ludzie, którzy pracowali pod Obamą, to dla nich jest wszystko jedno. Znowu prezydent demokratyczny przyjdzie za 4 czy za 8 lat, po tym jak będzie prezydent republikański. Oni pójdą do roboty, do CNN, pójdą do roboty na uczelniach, będą dostawali pensje 300, 400, 500 tysięcy. No i oni się utrzymają. I oni robią wszystko, żeby komunizm zwyciężył. No a normalni ludzie muszą niestety ciężko pracować. Oczywiście, że studenci muszą się uczyć o niewolnictwie, o linczach robionych przez pewne grupy, o segregacji. Oczywiście, że to powinni się uczyć. No ale czy powinni się uczyć, że w Ameryce jest systematyczny rasizm? No nie ma systematycznego rasizmu. Nie ma obozów koncentracyjnych, nie ma gułagów. Czarni, biali mogą się uczyć, żółci, wszyscy mogą odnajdywać swój amerykański sen. No i to jest lewactwo. To jest lewactwo. Kiedyś była krytyczna teoria klas, dzisiaj jest krytyczna teoria ras i osiąga prawie to samo. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, dzyń o codziennych powiadomieniach.
i do następnego codziennego już monetyzowanego filmiku. Dziękuję wszystkim konserwatystom, czyli Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów. Pamiętajcie, kogo wybraliście. Popatrzcie się na cenę benzyny, popatrzcie się na swoje podatki. Popatrzcie się, czego uczą waszych dzieci w szkołach. Zdrowia dla normalnych.